Cześć wszystkim, witamy w kolejnej serii z Papas. Tym razem Papas Kukeria. Kukakeria. Tak się to czyta. Trochę przez te dwie literki obok, no ciężko to wymówić, ale da się wymówić. Jak widać, to jak to będzie gra, w której będziemy robić babeczki. Czyli na słodko. Okej. Mam nadzieję, że to, co zrobiłem, już się nie będę powtarzał w kolejnym odcinku z Papasa jakiegokolwiek. Powtórzyłem już dzisiaj w Papasie w odcinku z pizzerii. Więc nie będę powtarzał tego samego. Mam nadzieję, że ten pomysł wam się spodoba. Tylko tyle mogę powtórzyć. Nie wiem. Nigdy nie grałem w Kukakerię. To będzie mój pierwszy raz. To, że tutaj jest lot backpack, to będzie można sobie wczytywać, jak się nam zapis usunie. Okej. Wersja 2.0. To jest 2013 roku. Dobra. A new game. Mam do wybrania Jamesa, Willow albo swój własny charakter. Nie chcę sprawdzić własnego charakteru, weźmiemy Jamesa z racji tego, że chłopak, tak? James może być. Okej, i co tu się dzieje? Nie wiem serio, co tu się dzieje. Jakaś wyprzedaż czy coś? A, to jest jakiś klient, którego nie znam. To jest Roy, Papa Louis. No stop. Stanęli na stop i co teraz? Krąża, zdarzyli się. Aha, zdarzyli się dwa samochody. A, Roy puka do okien, a tutaj James takie sorry. Będziesz płacił. Ale nie mam pieniędzy. Ej, Papa Louis ma pomysł. Masz pieniądze. I teraz James będzie pracował Papa z Kukakerii. Ale James nie jest zadowolony. Jak to zresztą w każdym papasie, nigdy nie byli zadowoleni, że muszą pracować. Okej, okay, pierwszy dzień. Widzę, że to są cztery opcje, które mamy ogarnąć. Czyli zamówienie. O, czyli dwie babeczki będą do robienia. Ja tylko sobie oglądałem tam jednego, jak nagrywali te Kukakerię, więc nie wiem, na czym, o co chodzi, ale historyjki nigdy nie widziałem. Znaczy, chyba widziałem, ale nie wyglądała mi znajomo ta historyjka. Chyba ją kiedyś tam oglądałem, ale już ją zapomniałem do dzisiejszego odcinka. Okej, okay. Mamy tutaj dwa smaki, mamy czekoladę wstawić, okej. Okay. Okej. Okay. Za wolno czy jak? Nie wiem, jak to się robi. Bake. I teraz musimy wstawić tu. Nie wiem, czy mi się tylko tak wydaje, czy Kukakeria nie jest jakoś cięższa, jeśli chodzi o to wszystko. Czy po prostu trzeba to wyćwiczyć i wtedy będziemy wiedzieć, jak to robić. No tutaj, no to się szybko robi, nie? Więc okej, okay, to możemy odstawić. Nie, za małe te babeczki są. Dobra, W. Klik. No okej. Okay. Jakoś to wyszło. Jeszcze raz. Myślałem, że to nie trzeba klikać, ale to jednak trzeba klikać. Okej, okay, no. Chyba to nie będzie coś, co będzie łatwo wchodzić. Coś mi się wydaje, że będą problemy tej w tym papasie. Już się zaczęły. Ok, czyli tu jeszcze wisienka. A tutaj moje ciasteczko. I w sumie... Kto to był? Willow pierwsza była? Nie. Chyba. Ok, i teraz tu. Tak, Willow jest pierwsza. Pierwsze zamówienie tak beznadziejnie wyszło. A kto to jest? Mary, tak? Tak, Mary. A Willow to jest... A, mamy tutaj ubrania. Możemy sobie na przykład... przebrać się, ale nie trzeba. Tak mi jest lepiej, tak mi jest dobrze, pomimo, że jest różowo do chłopaka, ale tak mi jest dobrze.
Mary, okej, trzy wisienki, no to już się zaczyna. Już się zaczynają problemy. To ma być A. I ma być białe. No co? Nie, ja bym chciał lepiej. A czy ja mam to trzymać? Poczekajcie. Trzeba chyba to przećwiczyć. To było dobrze czy źle? Nie wiem. Ale to chyba się będzie szybko robić. No już się szybko robi. Chyba dobrze tym razem zrobiłem. Nie wiem, czy powinien wyjść. Zobaczymy za chwilę. Jaki będzie werdykt. Uhuhu, jak te babeczki beznadziejnie wyszły. Ojej. A. Też nie można też za dużo nalać, dobra. Nie można tego za dużo nalać. Nie, sami widzicie, ja w tej kubkarii nigdy nie grałem. Tu był perfekt. Tu nie. Ta babeczka jedna jest większa od drugiej. Ale to są moje początki w tej grze. Okej, okay, jakoś to wyszło. I teraz na drugim ma być W. Okej, okay, no chyba gut to będzie dobry wynik. Za chwilę zobaczymy jakie są barwy w tej części. Ciasteczko. Wisienki aż 3 na jednej babeczce. No ale babeczki są fajne, nie? Kto nie lubi babeczek? Możliwe, że jak się to ogląda, też chce się własną babeczkę zjeść, co? Jak się w to gra albo się ogląda, to chyba macie taką ochotę na jakąś babeczkę, co? Okej, okay, i jak wynik? No okej, czyli jeszcze trzeba popracować nad tym. No ale wyszło lepiej, nie? Niż przy pierwszej babeczce. Okej. No ale to są moje początki tak w tej grze. Nigdy w to nie grałem. To jest pierwszy raz to gram na odcinku. Ranka nie ma. 115 brakuje. Dobra. Ale minigame show to tutaj jest i teraz to jest jakieś inne. Pizza Pachinko. A, kojarzę tą grę. O, tam chyba wkład do Gary to było. O, i pierwszy barz zaliczony. Ja myślę, że tak jak będziemy po prostu po jednym tym grać. Okej, okay, mamy tutaj. Możemy sobie zmienić na. A, po prostu możemy to na ścianie powiesić. Mamy tu coś jeszcze? Nie mamy nic, jest wszystko puste i to są podstawowe. Dobra, mamy walentynki. Jeszcze żadnych wakacji nie ma, ale jak są w takich grach wakacji, to fajnie będzie. 100 dolców będzie za ten. Nie parada. Do sklepu chciałem wejść. Jakie tu mamy ten? Możliwości. I to wszystko jest tańsze niż w Papa's Burgeri. Philly Woods. Czyli co, samo będzie się nalewać? A tutaj. To będzie dobre, żeby to kupić. Potem będzie dobre, żeby wszystko kupić w sumie. Są cztery zegarki na każde miejsce. Na każde miejsce jeden zegarek. Okej, okay, mamy tutaj. Na pewno w pierwszej kolejności kupimy to, nie? Oczywiście plakaty i te będziemy dostosować do tego, jaki będzie okres. Widzę, że okresy w tych grach są takie same. No, tak jak w Papa z Pasteli, tak? Tylko nie widziałem tego okresu baseball poster. Ani Pirate Poster, czy też Cake Coaster. Nie, Nowy Rok jest. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więc no, tak myślę, że będzie najlepiej, żeby po prostu dostosować ubrania. Tu mają ubrania jakiś konkretny ten? Nie, tu ubrania nie mają żadnego konkretnego
oznaczenia. Po prostu można sobie kupować, jak się będzie chciało. Okej, dobrze wiedzieć. Na tej stronie fajnie wygląda. Więc lecimy dalej. Tak, reklamy niestety będą. Nie żałuję, że mieszane, że robię piąty papas już. No, chocolate frosting, czyli nowa babeczka będzie. Tu klienci chodzą, tam dwóch siedzi, to jest Prudence oraz Big Pauli. Valentine's Day, no nie ma walentynek. Dobra, Maggie. A, jakieś tło mamy inne. Tą literkę C dostaliśmy, nie? Okej, czyli teraz nie nalać za dużo. Okej. Good, okej. Może jak będzie good, to będzie dobrze. Nie ma więcej, więc możemy po prostu tutaj. Nie ma chyba znaczenia, na której półce postawimy, nie? Po prostu się będzie tak samo robić. O, już jest Edna. Edna. Zobaczmy sobie, co w tej grze mamy do zrobienia. Ile klientów? Nie musimy tu patrzeć. 90 badży do zrobienia. No to gra będzie długa. Tak jak w sumie inne papasy, które są starsze niż burgeria i pizzeria, nie? To będą najdłuższe. I w sumie chyba nie będzie źle, jeśli zacząłem teraz. No przynajmniej może nie będzie, nie będziecie musieli czekać, aż kiedy, jakbym to w przyszłości zaczął. Mamy tutaj tak, tutaj jest o tych okresach, które mamy. Co my, tak, to jest do odblokowania wszystko. All of the frosting. W sumie tylko jeden jest odblokowany, ale nie wiadomo, o co chodzi. Tutaj jest do odblokowania jeszcze. Aha, czyli mamy po prostu jeszcze dwa zamówienia zrobić. Tutaj mamy jeszcze odblokować. Będzie tego jeszcze 11, to jest bardzo dużo. Okej, tutaj po prostu jest zrobienie dań. Tutaj też. To jest po prostu zrobieniem dań. 40 klientów, żeby odblokować. Mam do odblokowania jeszcze 8 tych cake batters. 81 klientów tu jest? Tak, 81 klientów tu jest. To dużo. Tutaj są te. Tutaj, no, czyli w sumie praktycznie takie same, jak były w innych, tak? Tak. No, chyba są tutaj takie same, jak w innych papasach. Znaczy w tamtych innych. Nie ma tutaj na przykład 30 perfektów? Jest tu 30, jest 30 perfektów. Okej. No jak będziemy później dłużej grać, to jakoś się to nam uda wyuczyć. Okej. Serve Boomer wearing the red cap and Boomer helmet. Aha, czyli mamy zaserwować jej danie w jej stroju. Okej. Tak samo Georgitowe i Sarszwanowe. Serwuj Jack, ubrany w Tropical Shirt. Aha, czyli, no, czyli po prostu mam tutaj kilku klientów, których mam wyserwować. To jest jeden tylko. Czyli Punch Hitwell też. Okej, no to dużo będzie roboty w tej grze. Tak jak w innych papasach. Bardzo dużo będzie roboty. Już myślałem, że już się przerobiło, ale na szczęście nie. Tutaj są dwa te. Ale tutaj nie będzie już. Znaczy, tu są od razu te. Nie, czekaj. Nie to. Trzeba poprawić, bo wiemy, że jesteśmy w stanie lepiej to zagrać. Nie, za mało. Trash. I ja będę próbował. Trzeba w końcu to wyćwiczyć, tak? Ciężko widzę, będzie też wyłapać się, w którym momencie możemy już to. Nie, no za mało. Wiem, że to nie jest interesujące w tej grze, niepotrzebnie tracę odcinek.
Ale widzicie, jestem w stanie gut zrobić, więc niech chociaż gut będzie wchodził. Bo jeśli za gut dadzą dobry wynik, to będzie dobrze. Okej, Wiki. Myślę, że najbardziej będzie uciążliwe budowanie tego w innych. Ale jak są początki, no to będzie wszystko uciążliwe. O, perfekt. No dobrze, że perfekty czasami wejdą. Ale gut to jest chyba dobry wynik, nie? No, mamy literki C. A gdzieś mamy do odblokowania 10 tego. Nie wiem, gdzie to jest 10. A to jest 10, ok. Tej, to jest. Do tamtego miejsca była ta liczba 10, ok. Już mam 15 minut odcinek, super. No to chyba w tym odcinku się nie uda 5 dni, a może 3 się udadzą. No bo ponieważ no, to są początki, więc troszeczkę się przedłużyło. Jak to wyszło beznadziejnie? Teraz to ja wszystkie zamówienia będę od nowa robił. No okej, chyba ten odcinek praktycznie... Jak to ma być? Za dużo czy nie? O, perfekty wskoczyły, super. Dobra. Ech, wybaczcie mi te poślizgnięcia tutaj. Okej, good. Good. Tam wiem, że są klienci, ale ja próbuję tu jakoś... Put away, a, czyli po prostu odłóż na półkę. Boże, że tutaj tą opcję wprowadzili. Ja nie będę miał problemów, jeśli się pomylę. Dobra, dwójkę chociaż wydajemy, żeby cokolwiek było już wydane, bo wiem, że procenty będą uciekać już. Tak jest, już procenty będą uciekać. Czyli w Kukerii będzie najciężej zrobić te 30 perfektów. To nie, po prostu początki będą tak słabe, a później będzie lepiej. Jeszcze trzeba tego piec, żeby urosły te babeczki. Trishna jest tutaj closer. Trishna jest tutaj closer klientką, okej. Wybaczcie, klientki, ale niestety lepiej tego nie mogłem zagrać. Ponieważ to są moje początki. Muszę wiedzieć, w którym momencie puścić. No teraz chyba się nauczyłem już to robić. Tak, trójka to. Okej, no jakoś to wyszło. Nie, no muszę chyba pooglądać sobie te odcinki, jak oni tam to robią, bo jak będę miał tutaj wam odcinek tracić na tym, żeby to ćwiczyć, no to nie będzie to interesujące dla was, chyba co? Wisienka i wisienka. Dobra, trójka leci. Niestety jedynka teraz dopiero będzie. O, udało się to zrobić. Dobra. Cztery babeczki, cztery komplety babeczek już mamy. Dobra. Great, nawet ci udało, super. Good, dobra. Na razie wszystkie składniki chcą. No, tutaj nie ma... Nie, to już... Ej! To wypadło chyba już za blat, więc chyba nie będzie to... Zero, co? Zobaczymy zaraz. No dobra, sorry Maggie, ale ćwiczyłem, żeby ci dobrze zrobić. Okej, okay, good. Good. 20 minut w odcinek. Może się... No jeszcze trzeci dzień zrobię w tym odcinku. Ale to są moje początki, że tak przypominam. Więc no, może być tak beznadziejnie. Dwa paluszki.
Okej. Dwa pierwsze dni wyszły tak beznadziejnie, ale może następne będą już lepsze. Może nie jest jeszcze jakieś beznadziejnie, tak. A rank będzie. To było 115, tutaj ile do ranka? 216, więc jakbyśmy jeszcze raz taki wynik zdobyli, to mamy rank. Saoshi Shot, czyli to jest strzelanie. Z jakiej to jest? Papalui. Tak jest, Papalui. Papalui 2. Ptaszek. Dobrze. Nie, jedno show myślę, że nas. Tak. Jedno show myślę, że wystarczy po każdym dniu. Parady nie musimy oglądać. Możemy sobie na przykład tutaj dzwoneczek kupić. W następnej kolejności będę zbierał na budziki, a później dopiero na przyspieszenia. Tak, przyspieszenia na razie na początek nie ma potrzeby. To sprawy kliknięcia, żeby nie, się nam nie świeciło. Okej. I myślę, że możemy przejść do trzeciego dnia. Może się jeszcze na przykład czwarty dzień uda. Mat. Szachmat. I mamy nową posypkę, jakim jest kokosowa posypka. Connor, Wendy, Maggie i Hank, nie? Przynajmniej dzięki. W sumie jak będziemy widzieć klientów, to możemy na przykład. Mogę. Ja na przykład zawsze wymieniać ich imiona, co? Okej. Czyli tu wisienka, tu nie wisienka, dobra. Tutaj ma być ten i tak. Perfekt. Perfekt, no udaje mi się to bardzo ładnie. Okej. A nie, dobrze, to ja może by przecież czekać, bo mam dzwoneczki. Tak jest, mam dzwoneczki. To jest dopiero na początku, Willow. Willowka była drugą opcją, nie? Do wyboru. I to na niej się ćwiczy. Więc jakbyśmy wybrali Willowkę, to pewnie byśmy na Jamesie ćwiczyli. Okej. Okay. No pierwszy, nie pamiętam, czy chcieli już wcześniej ten... wiecie co, nie? Możemy spróbować lepiej. Nie, za słabo. Za słabo. Dobra. Jeszcze możemy ćwiczyć. A czemu nie? O. To możemy dać. Ostatnia próba. Udało się. Widzicie, jestem w stanie zrobić perfekty. Starajmy się o te perfekty. Później będziemy musieli wyćwiczyć Bull Perfect, bo Bake to umiemy. Z dzwonkami to będzie o wiele łatwiej. Na początek no nie będzie to łatwo. Jakieś super łatwo, super trudno, super łatwo. Nie wiem jak to rozlewać. Do końca babeczki chyba, nie? Okej, okay, good. Trochę nie wyszło, ale jak będzie. Trójkę możemy robić, tak? I to trójka i ma być czekoladowa dwa razy. I jeszcze raz, ostatnia próba. Good, dobra. Dobra. Jedynkę może spróbujemy wydać, bo... Może ja chociaż nie stracę na... W innych statystykach punktów poza budową. Nie, to jest ostatni trzeci, ale ostatni dzień w tym odcinku, bo widać, że nie dam rad więcej. Mam nadzieję, że się będzie podobał. Mówiłem, że chcę pół godziny, a nie chcę tego zmieniać teraz nagle. Czy ja po lewej dałem? Dałem. Dobra. Idziemy jak mat. Okej, to mamy wyćwiczone, to mamy wyćwiczone. To się da zrobić, a to jeszcze nie da się zrobić. Znaczy, to da się zrobić, tylko trzeba lepiej to zrobić. No, już dwóch przyszło, poczekajcie. No. A tej kreseczce jak będzie? Johnny. Johnny'ego to jeszcze nie widziałem chyba w żadnym papasie. Więc jeszcze pewnie będzie odblokowany tam w innych. Radlin. Radlin to znamy. Thank you.
czekajcie. A tutaj jak tu. Nie, dobra. To jest gotów. My tutaj zróbmy te dwa. Perfekt, no dobra. Już nie będziemy przeciągać tego. A teraz przeciągniemy. Dobra. Muszę mniej więcej wymierzyć, na którym momencie już można to robić. Niestety no, ten odcinek będzie słaby, ale dlatego, że ćwiczę. Gdybym wiedział, że to jest tak ciężko, to może bym poćwiczył poza odcinkiem. Okej. Tutaj nie ma żadnego jeszcze. Jak chcecie mi jakieś rady dać, to możecie napisać w komentarzach odnośnie tej gry. Tutaj nierówno, tutaj nierówno. Beznadziejnie to wygląda. Nie no, ja już wezmę te zamówienia, żeby tylko się teraz skupiać na wydawaniu. Okej, dwójka leci i trójka. I jak będzie zamówienie? No niestety musieli się trochę poczekać, no. Wybaczcie ci, co oglądają ten odcinek, że tak beznadziejnie mi w tym odcinku poszło. Okej. Niech będzie. O. Nie. Dobra. Dałem ciasteczka na tą drugą, ale nie trzeba było. Okej, no początki, jeszcze raz początki. Okej. Trzeba do końca i... Okej, nie wyszło. Czekolada na to. Kokos na to. No, to jest fajne, tak? Da się to zrobić, tylko tutaj trzeba mieć wyćwiczone to. Ale nie ma wyćwiczone. Nie wiedziałem, że to będzie takie... że to będzie jakaś wyższa szkoła tej gry. Okej, trzeba tak od razu zakręcić, żeby jak najwięcej było na tym, na tej bawersce. Skoro inni mają perfekty, to pewnie da się zrobić perfekty, tylko nie jest takie łatwe. I dobrze, że ta polewa tu nie zostaje, przynajmniej za to punktów się nie traci. Napiszcie w komentarzach, jak wam się to ogląda. Czy da się to oglądać, czy nie? No, chodzi mi o te błędy. Co jest? Przecież ci wszystko dobrze zrobiłem. Tylko dlatego, że długo czekałaś, to i punktów nie dałaś, ani gwiazdki. No dobra. Ale pierwszy dzień tak wyszedł. Beznadziejnie. Niestety, znaczy trzeci, tak. To jest trzeci dzień. Ale rank będzie, będzie. Tam byliśmy train, tu jesteśmy trail cleaner. Dobra. Jeszcze jakiś szos zagramy. Sobie zagramy strike out, to jest baseball, tak? A, to teraz my strzelamy. Musimy trafić tą kuleczkę. To jest kolejny powód, dla którego chciałem nagrywać szybciej papasy, no bo tutaj mamy coś innego, jeśli chodzi o show. Okej. Więc no, łapki w górę, komentarze, subskrypcje, dzięki za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się on podobał. Piszcie w komentarzach, czy te błędy jakoś wpływają na to, jak wam się to ogląda, czy nie. Przebierzmy go. W następnym odcinku myślę, że będziemy lepiej już. Myślę, że w następnym odcinku będę lepiej ogarniał tą grę. Bo w tym odcinku było po prostu pierwszy raz, no to takie... Pierwszy raz, tak.
to Trish na jej level jest odblokowana. Maggie to jest taka mija. Tak, Willow jest tutaj. I James. To jest Matt. Innych nie pokazuję, bo ich jeszcze nie odblokowaliśmy. Dobra. To do następnego odcinku. Piszcie w komentarzach i cześć.